Dzień dobry, Paweł Orlikowski, to jest Rozmowa Tygodnia. Kanał YouTube in Poland, no, rośnie, ale mógłby rosnąć jeszcze bardziej, stąd zachęcam do komentowania, do subskrybowania naszego kanału, a gościem Rozmowy Tygodnia Piotr Kuczyński, analityk DXLion. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry państwu. Choć to Rozmowa Tygodnia, to tak właściwie ostatni dzień miesiąca, ostatni dzień pierwszego miesiąca 2024 roku. Jak moglibyśmy ten styczeń podsumować? I to nie muszą być krótkie żołnierskie słowa, to mogą być kwieciste zdania, mamy czas. No jeżeli chodzi o to, co się działo na rynkach akcji światowych, globalnych, szczególnie tych w Europie i w Stanach Zjednoczonych, to był bardzo dobry miesiąc, naprawdę dobry. W Stanach Zjednoczonych nowe rekordy, w Europie nowe rekordy Xetradax niemieckiego, CAC40 francuskiego, więc znakomicie, po prostu znakomicie. No w Polsce to wyglądało nieco gorzej, bo WIG20 całkiem sporo stracił. Od szczytu grudniowego to spadek sięgał 8,5%. Aczkolwiek teraz, kiedy nagrywamy, już widzę przebudzenie się popytu zagranicznego, więc dla mnie to było oczywiste, że oni odpuszczą, a później w najmniej oczekiwanym momencie, kiedy będzie największa niepewność, tak jak dzisiaj, bo ona jest spora, to akurat przycisną i zaczną kupować, bo wtedy więcej kupią, jak jest największa niepewność. W związku z tym to widać było już wczoraj na złotym i dzisiaj tym bardziej na złotym, bo wczoraj to jeszcze pomagał trochę wzrost kursu euro-dolar złotemu, a dzisiaj euro-dolar przynajmniej pół godziny temu jeszcze tracił, spadał euro-dolar, a złoty mimo tego się umacniał. To już wyraźnie sygnalizowało, że to zagranica buszuje i na rynku walutowym, i na rynku akcji. W związku z tym ta przerwa, ta korekta po 70% wzroście WIG-u 20 od października 2022, bo aż tyle WIG-20 wzrósł, no to jest nic nadzwyczajnego, to jest normalna, to była czy jest normalna korekta i myślę, że powinniśmy niedługo wrócić do wzrostu. Inaczej mówiąc, styczeń generalnie był na rynkach akcji bardzo dobry. Podczas naszego ostatniego spotkania, chyba radiowego, trochę śmialiśmy się, że WIG20 będzie takim trendsetterem co do spadków, że jak Ameryka rosła, to na WIG-u zaczęło coś tam drgać, mówiliśmy bardziej o końcówce ubiegłego roku. No ale śmiechy, chichy to jedno, za chwilę kończą się już te wyniki tuzów, jeśli chodzi o amerykańskie indeksy i potem co? Naturalny zjazd, krótka korekta, czy coś głębszego się szykuje? No to właśnie jest, akurat rozmawiamy w dniu, który jest tym przełomem, jak ja to określam od kilku dni, mianem ekscytującego przełomu miesiąca, bo tak rzeczywiście jest. Wczoraj po sesji raporty kwartalne opublikowało kilka spółek: Microsoft, Alphabet, czyli Google i AMD. No i dwie z nich według inwestorów, przynajmniej w handlu posesyjnym, zawiodły, to znaczy Alphabet, czyli Google i AMD traciły po 5-6%. No, Microsoft opublikował bardzo dobre wyniki, ale i tak akcje lekko taniały, nieznacznie, tam chyba okolice 0,5%, więc to naprawdę nie miało znaczenia. Więc widać, że zagościła jakaś chęć realizacji zysków po tym super miesiącu, ewidentnie. No i to jest jakiś tam znak zapytania i być może pogrożenie palcem, że uważajcie. Dzisiaj wyników nie ma, tych istotnych dla rynku, no ale dzisiaj jest posiedzenie FOMC, Komitetu Otwartego Rynku w Stanach Zjednoczonych i o 20:30 pojawi się Jerome Powell. Teoretycznie może on zarówno popsuć, jak i poprawić nastroje. Mm-hmm. Poprawić, no to wtedy, gdyby utrzymał swoje gołębie przesłanie z grudnia. Jak przypominamy, wtedy to wszyscy odtrąbili, to jest zwrot zwany pivotem. Śmieję z tego, bo naprawdę moi koledzy uwielbiają angielskie określenia, minutki, pivoty i tym podobne rzeczy. Ja wolę normalne określenia, protokoły, zwroty. Więc to był zwrot rzeczywiście w grudniu. Zobaczymy, czy ten ton zostanie dzisiaj podtrzymany. Myślę, że rynek w to wątpi. Dlaczego? Dlatego, że koledzy Powella w tygodniach
poprzedzających dzisiejszy koniec posiedzenia Komitetu Otwartego Rynku, wyraźnie sygnalizowali, że nie cieszcie się tak, nie będziemy się śpieszyli z obniżkami stóp. Wcale nie jest pewne, że w marcu będzie pierwsza obniżka. Inaczej mówiąc, ustawili już w tej chwili to tło, na którym będzie, na tle którego będzie właśnie, tło na tle którego będzie przemawiał Jerome Powell. Ono jest jastrzębie, w związku z tym nie wiem, jakim jastrzębiem mógłby być, miałby być Powell, żeby naprawdę zepsuć nastroje. Mhm. Inaczej mówiąc, ja podejrzewam mocno, że albo niczego nie zmieni to jego wystąpienie, mimo że każde słowo będzie pilnie obserwowane, albo może nawet poprawić. No ale wracając do tego, o czym pan mówił, o końcu sezonu raportów kwartalnych w Stanach Zjednoczonych, jutro mamy następną dawkę i też po sesji czwartkowej, czyli po sesji 1 lutego. Jakoś tak się to wszystko zgromadziło. Za jutro będą wyniki kwartalne publikowały Apple, Amazon i Meta, czyli Facebook po sesji. Czyli dzisiaj, wczoraj mieliśmy trzy potężne spółki publikujące z tej naprawdę czołowej dziesiątki, powiedzmy, chociaż Amerykanie uznają, mówię o wspaniałej siódemce z Nasdaqa, a jutro będą trzy następne. No, naprawdę potężna doza informacji. No i zobaczymy, jak będą te wyniki odbierane. Na razie no to jest to pogrożenie palcem. Zobaczymy jutro po sesji, czy to się zamieni na wymachiwanie pięścią. Czyli buja i trochę może pobujać, więc na razie może. Lepiej poobserwować w spokoju. No dobra, to za chwilę może jeszcze za ocean wrócimy, bo to jest bardzo interesujące również w kontekście emisji obligacji tam, który jest i jak to pan zatwitował, mało, w sensie tylko, bo 760 miliardów dolarów, tak? No ale za chwilę... W pierwszym kwartale. Oczywiście, ale to za chwilę wrócimy i jakie możliwe są konsekwencje tego globalnie. Na polski ogródek pan też zatwitował, że trochę wyzwanie stawia premier Donald Tusk, prezydent Andrzejowi Dudzie, mówiąc, że jeśli ten byłby skory kierować ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego, no to być może sami sobie Sejm rozwiążemy i przyspieszymy wybory. No to nikomu zdaje się nie opłaca, prawda? Dlatego, że jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, głosy już stamtąd dobiegały, że to jest nie bez sensu. Jakie wcześniejsze wybory? W ogóle oni nie chcą. To jakoś tak dziwnie na przekór temu, o czym mówił niedawno, parę dni temu, pan prezes Kaczyński, który wyraźnie chciał tych wcześniejszych wyborów, jak karp chcący Wigilii. No ale rzeczywiście takie głosy dobiegały, no bo im te sondaże no, nie pokazują wygranej, o tak powiem delikatnie. A z drugiej strony myślę, że premier Tusk i jego otoczenie również nie jest takie hop, siup, już zaraz wybory, dlatego że wiemy wszyscy, a jak się nawet głośno o tym nie mówi, to wszyscy wiemy, że na skutek tych wszystkich napięć, które są naokoło, spadnie najpewniej, spadłaby frekwencja wyborcza. Gdyby spadła frekwencja wyborcza, to wynik mógł być bardzo, bardzo różny. Mm-hmm. Nikt nie tęskni do wyborów. Co pan prezydent zrobi? Ja tak patrzę jednym okiem na telewizję, którą sobie mam gdzieś tam za naszą kamerką. Nie widzę żółtego paska, który mówił, że prezydent podpisał. Ma jutro podobno podpisać, w czwartek 1 lutego. Tak? No nie wiem. Ja ciągle słyszę, że dzisiaj jest ostatni dzień. No niby tak, ale czytam też, to chyba RMF ustaliło, że wykorzysta do maksimum obowiązujące terminy. No, czyli po prostu zrobi, jeżeli rzeczywiście jutro to zrobi, podpisze, to przeciągnie jeden dzień po tak. To, żeby pokazać, że to nie jest na skutek tego, w cudzysłowie, ultimatum premiera Tuska. No i bardzo dobrze, no bo naprawdę nie są nam potrzebne kolejne wybory i tak w tym półroczu będziemy mieli
wybory samorządowe, wybory europejskie naprawdę wystarczy. A powiedzmy o to, że money, money, prawda, pieniądze, to partie też muszą na kampanie wyborcze kasę Otóż wykładać. To, otóż to, otóż to. Sejm Flix wszystkiego nie załatwi. No. Trzeba się też potem bujnąć, pojeździć po Polsce, a to też dopiero co jeździli, za chwilę znowu będą musieli, ależ to trzeba się ruszyć z tych ciepłych ław sejmowych. Panie Piotrze, no to trochę o tym budżecie w Stanach Zjednoczonych. My tutaj tak sobie dworujemy czasami, a bo tu takie zadłużenie w Polsce, takie potrzeby pożyczkowe. Oczywiście to mamy tutaj tą procedurę nadmiernego deficytu, która wisi nad nami, Komisję Europejską. No ale jakby tak popatrzeć na kondycję tych finansów w Stanach Zjednoczonych, to co? Jestem największy, to mogę wszystko i nic wam do tego? Jak pan to czyta? No tak to dokładnie czytam, że póki świat się nie zbuntuje i powie, no nie przesadzajcie, 130 parę procent do PKB zadłużenia, 34 biliony dolarów, nasze biliony, nie ich, bo ich to by były nasze miliardy, a nasze biliony to 34 tysiące miliardów dolarów. Naprawdę suma potężna, polskie PKB to jest około, no powiedzmy, około 0,75 biliona. No to widzicie Państwo, jak to wygląda. No więc zadłużenie jest przepotężne, no i może takie być, no bo dopóki ludzie akceptują dolary jako międzynarodowe środki płatnicze, dopóki różnego rodzaju kontrakty handlowe są regulowane w dolarach, no to Stany mogą sobie drukować ile chcą i prawdę mówiąc w kółach się z nas wszystkich śmiać, że my to akceptujemy. Kiedyś to przestanie działać. Jestem głęboko przekonany, że upadek dolara jest nieuchronny. Tyle tylko, że to nie będzie najpewniej ten rok, ani następny, że to będzie miejmy nadzieję, że to będzie stopniowo. Myślałem, że powie pan 100 lat, ale pan mówi stopniowo, czyli rozumiem, że to może być wcale nie tak długo. BRICS trochę namieszać to może? No właśnie między innymi BRICS, bo o tym też chciałem właśnie mówić, dlatego że oni starają się między sobą coraz więcej handlować w lokalnych walutach, to jest ważne. Starają się umiędzynarodawiać chińskiego juana, czy rupię indyjską, prawda, czy brazylijską walutę reala. No i to wszystko powoduje, że zresztą wszyscy ci, którzy są u góry, zawodowcy, ekonomiści, rządzący wiedzą, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych i wiedzą, że naprawdę ten druk dolara jest absolutnie szalony. Trzeba powoli szukać drogi odejścia. No i to jest normalne. A tym Chińczycy doskonale wiedzą, od początku mówiłem, jak żeśmy zamrozili rosyjskie aktywa w bankach naszych, czyli zachodnich, to mówiłem, to jest dokładnie to, na co będą bardzo mocno patrzyli Chińczycy. Oni popatrzyli, mówią, aha, to znaczy, że w waszych bankach nie wolno trzymać pieniędzy. No tak, no przecież to jest oczywiste. Tak. Teraz jeszcze słyszeliśmy, że chcieliśmy te zamrożone aktywa wziąć i sobie zabrać. Co, no cóż, no nie ukrywajmy, można nienawidzić Rosję. Ja też Rosji Putina nienawidzę, ale to byłaby po prostu kradzież. No, zdaje się, że idzie w kierunku wyższego opodatkowania, okej. Okay. No ale to też pokazuje Chinom, że starajcie się trzymać z daleka od dolara i innych banków. To jest kierunek, który nieuchronnie prowadzi do stopniowego eliminowania dolara z obrotu. Na razie to eliminowanie bardzo powoli się odbywa, tam z 22% w handlu międzynarodowym gdzieś 10 chyba lat temu, tutaj mogę trochę konfabulować, to nie zdziwcie się Państwo, jeżeli lekko przesadzam, spadło kilka punktów procentowych udział dolara w handlu międzynarodowym. To będzie stopniowo zanikało. No ale świat nie lubi próżni, to co w zamian. Bo... No mówię, chiński juan, wie pan, niech pan sobie, no nie teraz rzecz jasna, nie teraz, kiedy Chiny mają spore problemy, spore, bo no właśnie. Tak, no szczególnie z tymi deweloperami, z tym wszystkim. Rzeczywiście jest ten potężny problem, ale kiedyś z tego się wygrzebią. Nie, nie, okay. Nie uczmy się, że się nie wygrzebią, wygrzebią się. A no i niech się... pan sobie wyobrazi, co by się stało, gdyby juana wzięli i oparli o złoto. No co by się wtedy stało?
No ale to zabawmy się teraz w futurologię. No to jest futurologia. Ja wiem, jeszcze dalej idącą, że ten yuan jest w pełni cyfrowy i ułatwia, a dolar trochę nie przystoi do tych nowych czasów na przykład. No tak, tak. Chińczycy są chyba najbardziej chyba liderem w ucyfrowieniu, w tym CBDC, w cyfrowej walucie banków centralnych. Są najbardziej zaawansowani i rzeczywiście to też jest według mnie droga w tym kierunku, żeby któregoś pięknego roku powiedzieć, że dolar już nie jest najważniejszy. A Trump, jeśli by stał się prezydentem Stanów Zjednoczonych, ma swoje tam problemy, ale im głośniej mówi się, że kolejne Stany zakazują mu startu, tym chyba więcej ma fanów, fanek i ludzi, którzy chcą na niego oddać głos. Mówiliśmy trochę o szalonych pomysłach, czy to nie jest taki szalony pomysł albo szalony człowiek? Który... No wie pan, Trump prowadził zawsze tą politykę transakcyjną. On jest lekko szalony, to na pewno według mnie, ale jak pan wie, zapewne jak wszyscy pewno wiemy, ta polityka zwana polityką wariata, to nie jest obelga pod adresem Trumpa, żeby była jasna sprawa, to jest określenie znane, jest uznawana na świecie za jedną z bardziej skutecznych. Mianowicie, jeżeli nikt nie wie, co ja za chwilę zrobię, no to musi się cały świat bardzo ostrożnie koło mnie poruszać, właśnie dlatego, że nie wie, co ja za chwilę zrobię. Więc taka taktyka wcale nie jest taka zupełnie bezsensowna. Ja ze zdziwieniem dzisiaj przeczytałem, myślałem, że ta jego jedyna już w tej chwili kandydatka, tak, jeżeli chodzi o republikanów, Nikki Haley, no to ona jest jakimś wyborem, ten mądrzejsza kobieta, no ale jak usłyszałem, że ponieważ zginęło 3 żołnierzy na pograniczu Jordanii, Syrii i Kurdystanu chyba, no bo właściwie w Kurdystanie, tak można powiedzieć, bo po tym, kiedy dron uderzył w bazę amerykańską, to ona wezwała do tego, żeby zabić liderów Iranu. No to wie pan, no to ręce mi opadły. No cóż. No i gdzie rozsądny kontrkandydat, czy tu kontrkandydatka akurat? No rzeczywiście. Właśnie nie widać niestety. Ale demokraci z Joe Bidenem, pana zdaniem, mają jakiekolwiek szanse na utrzymanie tego fotela w ogóle? To wygląda coraz gorzej, wie pan. Bo jeżeli 2/3 nie tylko Amerykanów, ale również demokratów nie chce Bidena, bo uważa z różnych powodów wiekowych, to nie jest kwestia ageizmu. Sam jestem wiekowy, w związku z tym nie podejrzewajcie mnie państwo o ageizm, czyli o to, że jestem zwolennikiem tępienia starszych osób. Ale Biden rzeczywiście i porusza się, tak. Porusza się tak, jak się porusza, i mówi coraz gorzej, i popełnia liczne gafy. No to nie może być. Ja gdybym był Amerykaninem, po prostu nie poszedłbym na, bo nie zmusiłbym się do głosowania na Trumpa, ale nie poszedłbym na wybory i obawiam się, że wielu tak zrobi. No właśnie, no tak, no bo po prostu nie ma na kogo. No ten Joe Biden z całym szacunkiem miewał też swoje zdrowotne problemy, ale no rzeczywiście tam do bycia za sterami na fotelu w najważniejszym państwie świata w hegemonie, który no próbuje gdzieś tam rozgrywać Chiny. Czy tam się młodszy, szybszy, bardziej bystry i tak dalej. Ja tego nie rozumiem, w ogóle nie rozumiem, jak demokraci nie mogą znaleźć kogoś takiego, jak całe Stany Zjednoczone, po prostu 130 parę chyba milionów ludzi. Nie. Łącznie 380 milionów tam zamieszkuje. A no właśnie, 300 kilkadziesiąt, przepraszam. Tak. 130, to mi się z Rosją pomyliło. No. 300 kilkadziesiąt. No ale ten były już prezydent aspirujący, no to też jest taki kłamczuszek, mówiąc delikatnie, mówię o Donaldzie Trumpie. Wyszedł i tak sobie... No on opowiada też niestworzone rzeczy. No ale nawet już mówiąc wprost, bo on powiedział, że na 200 miliardów pomocy ze Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy, a 20 miliardów od Unii Europejskiej łącznie, gdzie prawda jest taka, że to 70 miliardów ze Stanów Zjednoczonych, a 130 z Unii Europejskiej, łącznie to 200, gdzieś coś usłyszał, coś przekręcił, walnął, sypnął. Tak, ale on ma różne takie, Nikki Haley wyciąga mu to jego przejęzyczenia w
cudzysłowie, bo ja nie wiem, czy to są przejęzyczenia, czy on po prostu nie pamięta, co mówi, no ale że on na przykład obsadził ją, czyli właśnie Nikki Haley, na stanowisku bezpieczeństwa w kongresie wtedy, kiedy był ten atak 6 stycznia, no, kiedy ona była nie wiem ile tysięcy czy setek mil od kongresu oddalona. Naprawdę różne rzeczy opowiada również pan Trump. Także to jest dziwny wybór między Trumpem a Bidenem. Zasłoną milczenia w takim razie no, będziemy się przyglądać. No, to tak i tak będzie miało oddziaływanie na glob, ale my możemy się tylko przyglądać. Nie możemy wybierać, nie możemy głosować, możemy tylko komentować. No to wróćmy na polski podwórek, by skończyć naszą rozmowę. Rewolucja w spółkach Skarbu Państwa. Tam pewnie będzie dużo przewrotów. No zmian pewnie, zmian kadrowych. Czy one mogą jakkolwiek wpłynąć na otoczenie rynkowe, tak zwane, na inwestycje, na akcje, na giełdę? Czy tu się szykują jakieś perturbacje, jakieś niepewności? Czy ten rok może być takim właśnie sprawdzaniem się, boksowaniem, zanim się ustabilizuje? No i wydaje mi się, że jeżeli chodzi o zmiany w spółkach Skarbu Państwa, to no, ja byłem i jestem od dawna zwolennikiem czegoś na kształt komitetu nominacyjnego, który kiedyś 12 lat temu Jan Krzysztof Bielecki proponował, żeby jakieś znakomitości w takim komitecie zabrać, one by nominowały ludzi do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, a te nominowałyby te zarządy, prezesów i tak dalej. No tego jak widać nie widać. No taka prawda, bo to widać, że to będzie tak od razu z góry robione, czyli po staremu. To jest minus, duży minus. Ja rozumiem, że dlatego tak jest, że trzeba to zrobić szybko, bo trzeba to zrobić szybko. Trzeba odpartyjnić te spółki Skarbu Państwa. Ten ruch jest wymagany, tylko ja mam dużą nadzieję, że coś na kształt takiego komitetu od razu zostanie zapowiedziane albo nawet zacznie być tworzone. Jeżeli nie, no to będę troszkę rozgoryczony, jeżeli chodzi o tę sprawę, ale nie przypuszczam, żeby to zaszkodziło tym spółkom. Raczej nawet może pomóc niż zaszkodzić, bo zejście z polityki w kierunku czystej merytoryki jest zawsze korzystne. No to dobrze w takim razie. Dziękuję za podsumowanie miesiąca, za narysowanie tego, co się może wydarzyć i mówię do zobaczenia i do usłyszenia. Analityk domu inwestycyjnego Xelion Piotr Kuczyński był gościem. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję za obecność. Oczywiście bardzo polecam kanał InPoland do subskrybowania, do zostawiania łapek, do komentowania, by niosło się jak najszerzej. Nazywam się Paweł Ordikowski i zapraszam na kolejne spotkania w ramach rozmów w tygodniu. Do usłyszenia, do zobaczenia.